Cześć, tu Paweł. Radomir. Z kanału Overdrive Fan Studio. Dzisiaj troszeczkę inny materiał, ponieważ dzisiaj będziemy mieli test instrumentów, test ukulele. Dlaczego? Ponieważ sami potrzebujemy ukulele do naszego projektu i dostaliśmy od sklepu instrumenty.pl ukulele do testowania. Będziemy je testować, wybierzemy sobie najlepsze. Domyślamy się, że nie wszyscy macie możliwość, by pójść do sklepu i potestować instrument własnymi rękoma, więc dlatego nagrywamy ten materiał, żebyście mogli posłuchać, zobaczyć, czym się różnią. I od razu na samym początku wam też powiem, że jeżeli nie macie ochoty słuchać tego, co mam do powiedzenia, interesuje was tylko czysty test audio, będziemy mieli na pewno na naszym kanale filmik typowo dźwiękowy, bez zbędnego gadania, także możecie ten wyłączyć, szukajcie tego drugiego, ale oczywiście zapraszam was do obejrzenia, ponieważ będzie niespodzianka dla tych, którzy planują kupić instrument. Niespodzianka w porozumieniu z nami i ze sklepem instrumenty.pl. Myślę, że część z was już się domyśla, co to za niespodzianka, ale zostawimy ją na koniec. I bierzemy się do testów. Testujemy dzisiaj ukulele firmy Aria oraz ukulele firmy Alvarez. Test zaczynamy od dwóch instrumentów firmy Aria. Od AQ1 oraz AQ1K. Na sam początek widać, że się różnią sobą. Właściwie różnią się drewnem. Tutaj mamy drewno machoniowe, tu jest drewno koa, natomiast gryf jest z okume, a podstrunica z orzecha. To jest tańsze, to jest droższe, ceny sobie na pewno sprawdzicie. Plus tych instrumentów jest taki, że mają jak na ukulele koncertowe całkiem szeroki gryf, czyli bardzo wygodnie się na nich gra. Ci, co mają większe palce i przechodzą do grania na ukulele z gry na gitarze, na pewno sobie świetnie dadzą radę. Natomiast posłuchajcie, jak te instrumenty brzmią. Najpierw będzie ten, potem ten. Tu jeszcze zaznaczymy jedną rzecz. Wszystkie możliwe testy audio nagrywamy za pomocą jednego mikrofonu, bez żadnych efektów, bez żadnych equalizerów, kompresorów itd. Czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu, wpiętego bezpośrednio w kamerę, czyli to się nam rejestruje od razu w obrazie, także nawet tego nie będziemy zbytnio edytować. I granie kostką. Już na początku słychać, prawda, że ten ma troszeczkę jaśniejsze brzmienie. Teraz pokażę wam porównanie tych instrumentów z instrumentem firmy Alvarez. Jest to RU22C. Zobaczcie, jaka jest różnica w gryfie. Mamy. Jest dużo mniejszy gryf, węższy w sensie. Natomiast na dzień dobry to, co ja widzę, wydaje mi się, że jakoś wykonane, że jednak te Alvarezy są troszeczkę lepiej wykonane. Mimo że, o dziwo, ceny są bardzo zbliżone, przynajmniej tych dwóch instrumentów. Klucze. Moim zdaniem klucze w Alvarezie są i ładniejsze, jakoś lepiej wykonane. Natomiast co do brzmienia, no przekonajcie się zaraz sami. Natomiast warto byłoby pokazać Państwu to. Zobaczcie. To jest dokładnie ten sam instrument, to znaczy RU22C oraz RU22CCE. Różni się tym, że ta ma tuner razem z przystaweczką. Różnica jeszcze taka jest, że mamy tutaj wycięcie. Teraz jaka jest różnica w brzmieniu akustycznym? Zaraz się przekonamy. Bardzo zbliżone. Odnośnie przystawki ma wbudowany tunerek. Widzicie, jest to bardzo fajne. O, od razu widać, jakie dźwięki gramy. O, trzeba podstroić.
bardzo fajna rzecz. Natomiast tutaj warto też wspomnieć o tym, że przystawka tuner ma właściwie od razu funkcję strojenia w A równym 442. Czyli tak naprawdę nie ma możliwości przestawienia tej funkcji. Czasami używa się innych stroi, 440, 444, jak stroimy do innych instrumentów, także tutaj tej opcji nie ma. Natomiast no, teoretycznie to 442 jest standardem i tego się producenci trzymają. Tuner jest bardzo malutki, więc możliwe, że nie było opcji zrobienia dodatkowej funkcji. Tu pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Braciszek i siostrzyczka. Słuchajcie, prawda jest taka, że to jest RU22 CCE, a to jest RU22 SCE. Jaka różnica? No to jest ukulele koncertowe, a to jest ukulele sopranowe. Jedną z rzeczy, których się ostatnio dowiedziałem, to czym się różnią ukulele, czyli właśnie sopranowe jest mniejsze, koncertowe jest większe. Jaką to ma różnicę w brzmieniu? Zaraz się przekonamy. To jeszcze jeden test przystawki. Nagram krótki motyw równocześnie na mikrofon i na przystawkę i zobaczycie, jak to wygląda, jak wygląda ten dźwięk. I tu oczywiście ustawienie pionowe na zero bez żadnej korekcji. Pierw ukulele sopranowe. Ukulele koncertowe. Pewnie słyszeliście, że troszeczkę ukulele koncertowe, no z uwagi na większe pudło, ma lepsze brzmienie, bardziej pełne. Ja wybrałem to ukulele. Dlaczego? Właściwie są takie aspekty. Mi przynajmniej osobiście na ukulele sopranowym się gra o tyle trudno, że jest małe i mi ucieka, nie mam punktu podparcia. No i też te progi są. Dostęp między programami jest dużo mniejszy. Na ukulele koncertowym gra się mi zdecydowanie lepiej. Lepiej tutaj siedzi. Można gra się bardzo wygodnie. Kolejnym argumentem, dla którego wybrałem ten instrument, jest to, że ma wbudowane tuner oraz przetwornik, ponieważ jak nagrywaliśmy ostatnio utwór na ukulele, to przez sam mikrofon było słychać moje głośne oddychanie, a jednak nagrywanie poprzez kabel potrafi to odpowiednio zniweczyć. A to jest też ciekawa rzecz, ponieważ mamy nagrane 3 utwory z wykorzystaniem ukulele, także na sam koniec filmiku będzie odnośnik, możecie obejrzeć, zobaczcie, jak brzmią ukulele. Powiem tak, bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że tego instrumentu nie miałem w momencie nagrywania ostatnich coverów. No, gra się na nim super, ma fajne brzmienie. Gdybym nie potrzebował przystawki, no bym wziął ten instrument. Jest dużo tańszy, natomiast mimo, że jest troszeczkę, nawet jest to najlepsze tańszy od tej Arii, moim zdaniem jest lepiej wykonany. Teraz jeszcze na szybko nagramy krótki filmik, zobaczycie, jak te wszystkie instrumenty brzmią tuż obok siebie. Thank you.
A mamy dla Was teraz taką jeszcze zagadkę. Napiszcie w komentarzach, jakie utwory rozpoznaliście podczas grania testów tylko do instrumentów. Brzmienie tego ukulele sopranowego bardziej przypomina takie brzmienie lutniowe, natomiast ukulele koncertowe bardziej już brzmi jak gitara. Tak naprawdę jakbym był takim zawodowym muzykiem mającym miliony płyt na koncie i tak dalej, to bym kazał firmie Alvarez połączyć się z Arią i zrobić mi ten instrument, ale z gryfem troszeczkę szerszym, takim jak w tych Ariach jest, ponieważ jednak jak gram teraz tutaj, to bardzo wygodnie się gra na takim szerokim gryfie. Oczywiście mi, niekoniecznie komuś innemu, ale bardzo mi się te szerokie gryfy podobają. To taka mała dygresja. To taki prosty test, natomiast mam nadzieję, że Wam trochę pomógł. Oczywiście, jeżeli na przykład macie budżet ograniczony, macie niecałe 300 zł, no to mimo wszystko to ta Aria AKU 1 jak najbardziej, to jest też fajnie grający instrument. Natomiast no, ja polecam szczerze te Alvarezy, no ale to dla tych, którzy mają troszeczkę więcej pieniędzy. Ale jak już rozmawiamy o pieniądzach ze sklepem instrumenty.pl oraz z panem Michałem, który opiekuje się tym sklepem, mamy ustalone, że jeżeli zadzwonicie do tego sklepu, powołacie się na Overdrive Fan Studio, otrzymacie rabat specjalny. Także możliwe, że nawet ten instrument jesteście w stanie kupić parę dziesiąt, może nawet troszeczkę więcej złotych mniej. Powołujcie się na nas. Mam nadzieję, że ten test się podobał i jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału i obejrzenia wszelkich materiałów, które na naszym kanale się pojawiają. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, a to ukulele zostaje z nami.